Państwu wszystkim również składam najserdeczniejsze życzenia spokojnych, radosnych, rodzinnych, żeby to jajeczko było synem z wnukami i z najbliższymi. Uśmiechajcie się. Wielkanoc to wyjątkowy czas, który spędzamy ze swoimi rodzinami, dzieląc się jajkiem, składając sobie życzenia, czy idąc wspólnie do kościoła. Jednak nie wszyscy mają taką możliwość. Na pewno nie mieszkańcy Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Tutaj jest zupełnie inaczej, ale równie magicznie i pięknie. Chodźcie, zobaczcie, zapraszam ze mną. Witamy Państwa z miejsca szczególnego, z Domu Artysty Weterana w Skolimowie, gdzie dziś odbywa się tradycyjne święto wielkanocne, zwane przez nas jajeczkiem. Już zaszczycili nas Joanna Rawik, wspomniana. No ale ja tu ostatnio bywam często, bo przecież i na Święto Bożego Narodzenia byłyśmy tu razem. Potem w styczniu byłyśmy z moim recitalem tutaj dla mieszkańców. I ten recital jest wspominany do tej chwili. Odwiedziły nas też inne osoby. Odwiedziła nas Teresa Lipowska, która za chwileczkę nam coś powie. Natomiast ja chciałam ze swojej strony wraz z Joanną życzyć Państwu magicznych, pięknych świąt Wielkanocy. Pełnych zadumy, ciepła, obcowania rodzinnego, zdrowia, no i pogody. Niechże przyjdzie wreszcie ta wiosna. A co tam wiosna? Jakaś tam wiosna zawsze będzie. Ale najważniejsze, słuchaj, Marleno, to jest tak pięknie. Ta architektura, te meble, te portrety wielkich artystów. A za oknami masz wiosnę, lekko mroźno, ale nic to. Wszyscy są szczęśliwi i my też. Jestem ambasadorką Domu Seniorów w Skolimowie. Zawsze bardzo serdecznie wszystkich witam i bardzo chętnie tutaj przyjeżdżam. W tej chwili jestem po pięknym obiedzie, po pięknej uroczystości, gdzie jajeczkiem podzieliłam się z moimi starymi kolegami, którzy tu są. No niestety nie wszyscy są. Część odeszła, część jest chora. Ale wszystko jedno, nawet ci, co pozostali, mamy duży kontakt ze sobą, wspominamy cudowne rzeczy, także tak jak im składam życzenia, tak Państwu wszystkim również składam najserdeczniejsze życzenia spokojnych, radosnych, rodzinnych, bo teraz te rodziny się bardzo rozpadają. Jeden na Szeszele, a drugi na Karaiby, prawda? Ale ja Wam życzę rodzinnych, żeby to jajeczko było synem z wnukami i z najbliższymi. Uśmiechajcie się. Przychodzi wiosna i będzie cudownie.
ja, mieszkanka Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, chciałam wszystkim Państwu, pracownikom Super Ekspresu i sympatykom Super Ekspresu, złożyć jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, rodzinnych świąt i wszystkiego, czego Państwo sobie życzą, żeby się spełniło. I żeby się spełniło jak najszybciej, nie kiedyś tam, tylko już, już natychmiast niech się spełni. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Ja jestem lekarzem w domu aktora w Skolimowie. Od wielu zresztą już lat przyłączam się do życzeń dla Państwa redakcji i dla wszystkich, którzy nas słuchają, którzy nas oglądają, życzeń świątecznych z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Wielkanocny obiad był przepyszny. Gdybym była Magdą Gessler, to pewnie oceniłabym żurek na 5 z plusem. Dostałam nawet wielkanocną babkę. Ale chyba nie jedzenie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że była wspaniała atmosfera, życzliwi ludzie, którzy składali sobie życzenia. No i muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam tu przebywać. Mam nadzieję, że oglądaliście pierwszy sezon programu Gwiazdy w Skolimowie i zachęcam do oglądania kolejnego, który już niebawem pojawi się na naszym YouTubie.